Sławomir Kmiecik to dziennikarz i publicysta piszący o najnowszej historii Polski i polityce. Jest autorem kilku książek z pogranicza satyry politycznej. Wolne żarty, humor i polityka, czyli rzecz o polskim dowcipie politycznym, chichot z polityka oraz niezłe szopki. Sławomir Kmiecik jest także autorem książek o zmarłym prezydencie Lechu Kaczyńskim, dwuczęściowego przemysłu pogardy. Do Chrzanowa przyjechał promując swoją najnowszą książkę Lech Kaczyński – Bitwa o pamięć. W tej najnowszej książce, która jeszcze pachnie farbą drukarską, pokazałem, w jaki sposób prezydent świętej pamięci, prezydent Lech Kaczyński jest upamiętniany i honorowany w Polsce i na świecie. W najróżniejszy sposób. Od placów, ulic, skwerów, rond jego imienia, po wytwory kultury jak wiersze czy pieśni. Publikacja poświęcona jest miejscom pamięci o zmarłym prezydencie zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. Książka jest bogato ilustrowana i zawiera ponad 100 stron ze zdjęciami opisywanych miejsc. Tych upamiętnień jest bardzo dużo i najczęściej są organizowane czy powstają po prostu poprzez takie pospolite ruszenie, albo autorami tego są jakieś wspólnoty lokalne czy parafialne, rozmaite. Publikacja Sławomira Kmiecika opisuje prawie wszystkie świadectwa tej pamięci. Tylko nielicznych znaków pamięci nie uwzględniłem. Zresztą we wstępie do książki napisałem, że to absolutnie nie jest wynik mojego lenistwa czy zaniechania. Po prostu nie wszędzie można było dotrzeć, albo też nie wszędzie znalazłem informacje na temat tego, że gdzieś jakiś obelisk czy jakaś tablica została odsłonięta, bo to często robią wręcz prywatne osoby na własny koszt. Ale odpowiedzialnie mogę powiedzieć, że jest tam zdecydowana większość i te najbardziej spektakularne zwłaszcza są pokazane, ale również takie skromne w małych wioskach, gdzieś ukryte na obrzeżach naszego kraju, ale jednak chwytające za serce, bo bardzo szczere, bardzo autentyczne. Jak podkreśla autor, siłą publikacji jest to, iż wszystkie te miejsca opisywane są z perspektywy naocznego świadka. Ona nie została napisana zza biurka, czy na podstawie jakichś skryptów, albo wyciągów z archiwów. To jest książka również reporterska. Ja tam wszędzie byłem, dotknąłem tego, obejrzałem, opisałem i sfotografowałem. W książce jest bardzo dużo zdjęć. Podczas spotkania z mieszkańcami Chrzanowa Sławomir Kmiecik opowiedział o okolicznościach powstawania swojego najnowszego dzieła, o niektórych miejscach w nim opisywanych oraz podpisywał książki.